Welcome to post-war Norway, Outlander. Dzisiaj opowiem wam o grze, która swoją premierę miała w 2019 roku, ale na naszych PC-tach zagości dopiero w maju 2024 roku. Uważam, że gra ma duży potencjał, więc z tego powodu postanowiłem nagrać krótki materiał, w którym wyjaśnię, dlaczego tak uważam. Ja jestem Rico Grabarz, a gra, którą wam prezentuję, to Vigor. Vigor został wyprodukowany przez Bohemia Interactive. Flagowym produktem studia jest wszystkim znany DayZ czy Arma. Więc myślę, że można śmiało powiedzieć, że studio ma dość ugruntowaną pozycję na rynku gier. Jak już wspomniałem, Vigor swoją premierę miał w 2019 roku i trafił prosto na Xboxa. 8 lipca 2020 roku grą mogli się cieszyć posiadacze Nintendo Switch, a w grudniu tego samego roku posiadacze PlayStation. Według Wiki do gry dołączyło ponad 1 000 000 graczy. Ja ten tytuł śledziłem już od 2 lat. Po forach i Discordach związanych z grą szukałem informacji na temat wypuszczenia tytułu na peceta i się w końcu doczekałem. Vigor jest trzecioosobowym looter shooterem. Gra toczy się w powojennej, postapokaliptycznej Norwegii, do której doprowadziła wojna nuklearna w Europie. Jak dobrze wyczytałem, w latach 90. Gracze wcielają się w tzw. Outlanderów, których zadaniem jest wyruszyć na wyprawę w celu odnalezienia materiałów na rozbudowę swojego schronienia, żywności, broni czy amunicji. Może to być trudne, bo na lokacjach traficie na innych graczy. Nie spotkacie tu sztucznej inteligencji. Inni gracze z przyjemnością przygarną wasz plecak przy okazji podnosząc swoje KD. Jak będziecie mieli farta i to wy podniesiecie swoje KD, może wyeliminować was chmura radioaktywna, która pojawia się po jakimś czasie nad lokacją. Wtedy udajemy się do punktów ewakuacji, które zaznaczone są na mapie. Brzmi znajomo? Zapomniałem dodać taki drobny szczegół. Szczególik nawet bym powiedział. Mianowicie jak zginiecie na takiej wyprawie, tracicie cały ekwipunek, broń, amunicję i to co wam się udało zebrać. Tak jak mówiłem, taka drobnostka, ten tryb gry nazywa się Encounter, lecz w grze mamy jeszcze dwa inne. Drugi tryb gry to Shootout, typowy deathmatch, gdzie pojawiacie się z losową bronią. Macie 10 minut na wyeliminowanie jak największej liczby innych graczy. Im jesteście wyżej w tabeli, tym lepsze nagrody czekają. Trzeci tryb gry to eliminacja, taktyczna walka drużynowa 5-5 oparta na rundach, podczas której gracze współpracują, by wyeliminować drużynę przeciwną lub zdobyć flagę drużyny przeciwnej. Może opowiem więcej o trybie Encounter, gdyż to jest prawdziwa wisienka na torcie. Na mapie czeka nas kilka ciekawych eventów, takich jak zrzut, którego miejsce lądowania znamy w przybliżeniu. Możemy natrafić na zabarykadowane pomieszczenia, w nich znajdują się sejfy, które tylko czekają, by je otworzyć. Kontenery z ciekawą zawartością, które można zrobić po cichu, zgadując szyfr na kłódce lub na głośno, usuwając kłódki, strzelając do nich, tylko to ma też swoje konsekwencje. Możemy wyzwać kogoś na pojedynek poprzez uruchomienie telefonu lub jego odebranie, jak już dzwoni. Możemy poszukać zakopanego skarbu, a o miejscu jego położenia dowiemy się ze znalezionego w samochodzie czy w jakimś kredensie zdjęcia. Do tego dochodzą kolejne eventy polegające na znalezieniu płyt winylowych z muzyką, którą można posłuchać, kaset, zapalniczek oraz troli. A w przerwach między wypadami możecie w spokoju poukładać sobie kostkę Rubika lub szlifować swoje umiejętności strzeleckie na strzelnicy, która znajduje się w okolicach domu. Asortyment, który możecie zebrać na wyprawie z różnych skrzynek czy szafek lub go znaleźć w plecakach swoich wyeliminowanych oponentów, jest dość spory. Z każdym nowym sezonem pojawiają się nowe zabawki takie jak miny, transmitter, który pojawia się na mapie jako przeciwnik, czy alarm dźwiękowy. Do tego dochodzą nowe karabiny, pistolety czy noże, nowe skiny dla waszej postaci czy ulubionego karabinu. Kiedy rusza sezon, a trzeba powiedzieć, że do dzisiaj na konsolach tych sezonów było 18, mamy dwie drogi ich ogrywania. Pierwsza to bez Battle Passa, gdzie nagrody za zdobywany level mogą być słabsze niż w przypadku drugiej drogi, czyli z Battle Passem, którego musimy wykupić. By wykupić takiego Battle Passa potrzebujemy korony. Jest to waluta obowiązująca w grze. Korony można kupić za realną kasę, wydobyć z anteny przy naszym domu lub dostać ileś monet zdobywając dany level w sezonie. Za koronę jest możliwość kupienia sobie skinów, które były do zdobycia w poprzednich sezonach, czy blueprinta broni lub transmitera, o którym mówiłem wcześniej. Jak już wspomniałem o skinach postaci, to trzeba otwarcie powiedzieć, że są skiny, które robią wrażenie, jak te, i są takie troszkę mniej udane, ale z tego co widzę, twórcy wyciągnęli wnioski i chyba więcej już nie zobaczymy króliczków, kotków, bobrów czy innych gryzoni. Myślę, że bardziej szczegółowo opowiem wam to w momencie, jak ruszy gra na peceta. Przygotuję swoje nagrywki, bo wszystko co widzicie na ekranie pochodzi z materiałów dotyczących sezonów przygotowanych przez Bohemię. Swoją drogą jest ich sporo i większość z nich jest wyśmienita. Zachęcam do przeglądnięcia ich kanału YouTube, jest co oglądać. Przejdźmy teraz do najważniejszej rzeczy, czyli kiedy, co i jak wyjdzie, ile to nas będzie kosztować i co za to otrzymamy. Grę będzie można pobrać za darmo ze Steama. We wczesnym dostępie będzie kosztować około $20. Po wyjściu z wczesnego dostępu tytuł będzie darmowy. Ma do tego dojść jeszcze w 2024 roku. Gdy się jednak zdecydujecie na jej zakup, otrzymacie pakiet startowy. W nim będzie 16 broni, 60 przedmiotów, jeden unikalny strój plus tytuł pioniera platformy.
Myślę, że gra jest fajną alternatywą dla osób, które lubią szybką rozgrywkę bez straty czasu na dobór odpowiedniej kolby czy lufy do swojego karabinu. Więcej materiałów na temat gry przygotuję już niebawem, jak tylko gra będzie dostępna. Planuję też ją ogrywać wieczorami na moim kanale Twitch, link znajdziecie w opisie. Mam nadzieję, że Was przekonałem do tytułu. Jak macie jakiekolwiek pytania, zachęcam do zadawania ich w komentarzach. A ja już teraz życzę Wam udanego lutowania i bezpiecznego powrotu do bazy. Cześć! This is bigger.